Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii House Flipper Luxury. Dzisiaj kończymy dom Jessiki. Ja się tutaj rozsiadłam, chwilę odpoczywałam. I tak, i z tej strony, słuchajcie, tutaj mamy pomieszczonka, tak? Tutaj, o, ja już posprzedawałam w ogóle wszystko, żeby było. No i zajmiemy się może najpierw tu. Podłoga, tak? Wybierzmy sobie podłogę. Ja bym jej zrobiła na różowo, a ściany? A ściany nawet są, patrzcie, pasujące, więc tak. Weźmy sobie o tę podłogę. O tą, ona będzie ładnie tutaj nam się komponowała i do tego damy ścianę z białym wykończeniem i myślę, że będzie ok. Dobrze, podłoga zrobiona, to teraz poproszę jeszcze, no nie, to chciałam, tylko tu. O to bym chciała i właśnie z takim białym wykończeniem. Czy, no to nie jest powiedziane na ile, więc wydaje mi się, że ona tutaj będzie chciała na całości, nie na poszczególne miejsca, więc dajmy sobie od razu ona więcej paczek, żeby nam nie zabrakło. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tam obok też chcę, z tego co widziałam, modyfikować pomieszczenie, więc będzie wyburzanko, będzie budowanko i zobaczymy, co ona tam sobie wykombinowała. No mówię, projekt na początku źle się zapowiadał, potem nabrał barw, że tak powiem, i o wiele lepiej mi się go wykonuje. Co tam jeszcze za pytajnik ja tu mam? To chyba jeszcze się tyczy ścian, bo ich nie dokończyłam. Jasna, wąska firana, instalacja podwieszania toalety, drzwi, wanna, umywalka. To taki standardzik nam tutaj już zostaje. Dobra, dawaj to, pójdziemy w tę stronę. A widzicie, i dobrze, że białą farbę na korytarzu zostawiłam. Bardzo dobrze, to sobie tutaj to zaraz wykończymy wokół okien. I tutaj marnowanie płytek, jak ja to mówię. No jestem ciekawa, czy mocno będzie się to różniło od białych płytek. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Tak, ten pytajnik to jest jeszcze od ścian. No nic, no, zaraz tutaj uporamy się z płytkami, to reszta już pójdzie szybko, pięknie i sprawnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, tutaj cztery. Się zastanawiam, czy mi płytek wystarczy. No powinno teoretycznie. No dawaj stąd te płyteczki. Ej, łazienka i aż trzy okna. Na co tyle? Stąd tyle tych. Zasłon tu będzie chciała. Ej, no, no otworzę sobie, a niech będzie otwarte. W sumie dobrze, że nie musieliśmy tych okien w tym zadaniu w ogóle myć. To było spoko. Dobra, jeszcze tu. Dawaj te. Tak teraz myślę, że za dużo tych płytek kupiłam. No zaraz się o tym przekonamy. No. Jeszcze nie popatrzyłam teraz przed początkiem odcinka, ile nam zostało tego. Ile nam zostało farby, ale myślę, że powinno wystarczyć. Jak nie, to dokupię. Fundusze jeszcze mamy, więc bez problemu. O, dawaj te płytki. Może nawet zacznę tu od wstawienia drzwi. Na dobrą sprawę mamy już 88% tego zlecenia wykonanego, więc moglibyśmy je zakończyć, ale wiecie, że ja muszę jednak wszystko do końca sobie zrobić. Mam w ogóle takie zlecenia, gdzie mam na przykład 99% tego zlecenia, no i z chęcią bym je jeszcze kiedyś sobie wykonała na 100%. Chyba jest achievement za wykonanie wszystkich zleceń na 100%, więc stąd bym chciała. Dobra, ciebie odłożę, resztę sprzedam, bo raczej te płytki nie będą mi potrzebne. Przesadziłam z ilością zdecydowanie. Gdzie jest moja farba? Tam ją wyniosłam. Ja ją sobie przeniosę. O tutaj, bo tych okien jednak jeszcze troszkę będzie. I powinno jej wystarczyć z tego, co widzę. Dobra, tu jakieś oświetlenia będziemy musieli dorzucić z tego, co mi się pojawia. Dobra, mam nadzieję, że tamto i ściany mi nie załapie. Będę musiała jeszcze raz kłaść płytki. Nie, nie załapało na szczęście. Macnęłam ją tutaj, ale nie, jest wykończenie ścian. No daj. Niepotrzebnie sprzedawałam, słuchajcie, tą ostatnią. Niepotrzebnie. Jakbym jej nie sprzedała, to byłoby spoko. Proszę. Zostawię w razie, jakbym jeszcze raz sfejlowała. Dobra, tu jest utegowane. A liczyłam już, że nie załapię, wiecie? Ale to macie chwilę nieuwagi i tak to się kończy. Dobra, dajcie drzwi. Ja najpierw chcę tutaj wstawić drzwi. Proszę, drzwi. Damy białe, bo tu białe najlepiej pasują. Wszędzie zresztą mamy białe drzwi, więc no. Ja te drzwi chcę o w tę stronę, właśnie tak. O,
Dobra, teraz co tutaj? Żyrandole. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, więc żyrandole na razie sobie odpuszczę. Dajmy sobie tą wannę. Wanna ma stać tu. Dajmy ją tak ładnie na środek. Takiej wanny chyba jeszcze nie montowałam, muszę wam powiedzieć, coś mi się wydaje. Ja jakoś tego nie pamiętam. Dobra, wanna jest. Teraz umywalka. Znowu ta brzydka. No dobra, niech jej tam będzie. Dajmy ją tu. To na pewno montowałam. Dobra, mamy to. I teraz tak, jasna firana. Może dajmy jeszcze tą instalację toalety podwieszanej najpierw. Właśnie się zastanawiam, czy tu gdzie była. A niech będzie tu gdzie była. Wydaje mi się, że będzie lepiej. Niech będzie biała. No halo. Drążki, lecimy. To nie jest skomplikowane. Dobra. Mamy to i teraz te firany jeszcze. A sobie wymyśliła. Nie, no ale całkiem spoko to wygląda. Fajnie, że na ten czerwony tutaj, taki czerwony malinowy może bardziej się zdecydowałam, więc ta łazienka będzie całkiem spoko. Lepsza na pewno niż ta zielona. Jak ja lubię zielony, to tutaj w ogóle mi się nie podobała ta koncepcja jej, no ale... Jak to mówił klient nasz pan. Dobra, lampy. Ona chce naścienne. A jak ja bym jej dała właśnie coś takiego, tylko że jasne, o. I patrzcie, zrobimy tu i tu. Tu i tu. Dywan, o pani. To jeszcze z inspiracji? Dobra, daj. Daj lustro, myślę, że takie i duże. I ze srebrną ramą będzie lepiej pasować. Proszę. I tutaj jeszcze dywanik. O, patrzcie, jaki będzie idealny. Coś za małe, dobra. Daj pani ten duży. O. I już. Dobra, to wykonane. Teraz tutaj będziemy się bawić. Tutaj mamy wyburzanko tej ściany. Zechciało jej się powiększyć. No dobrze, no. Taką ma koncepcję, to proszę bardzo. Tylko co ona tutaj zrobi? No salon już... Znaczy salon. Sypialnia chyba już była, coś mi się wydaje. A, że jaki pokój dzienny z telewizorem, z czymś tam chce. Nie wiem, zaraz, no szafa. A, czekajcie, bo to jeszcze od dołu trzeba przecież zgrzmocić to wszystko. Że nieraz za każdym razem trybi na boki, a nieraz, to znaczy fajne. Fajne jest jak trybi na boki, nie fajne jak nie trybi. Dobra, i ona chce, patrzcie, tutaj korytarzyk postawić. Więc tak, tu. Tak? Tu? Chyba tu. Tak, dobra. Ona od tej ściany chce stać. Zaczekajcie, ja się powiększę na 3 ścianki. Oj, nie tu. Widzę, że nie tu. Przedobrzyłam. Punkt wcześniej. Dobra, dawaj te ścianki. Dawaj je na 3. Tak. I to nie będzie... Nie... O, tu. Tak. Teraz pani zadowolona. Tu. Teraz jeszcze jedną tylko. Proszę. I tutaj ta połówki. O. Dobra, mamy to. I teraz tak, tu ma być pokój, tu jest taki ala korytarz. Zajmiemy się może najpierw tym. Szafa, wykończenie podłogi. Dobra, podłoga. Tutaj chyba na górze są panele, nie? A ona tu chce jakiś inny. No dobra, ej, tak weźmiemy. Nie to. Weźmiemy... O, takie ja bym jej zrobiła. No są podobne do tych, co już tutaj mamy. Ale równo, żem zrobiła. O, proszę. Tutaj też. Teraz wykończenie ścian. Co pani tu chce? Panele.
paneli się ci zachciało, kobieto. A dajmy jej takie... O, z białym niech ma. Myślę, że no 4 paczki tu na pewno pójdą. Tutaj jeszcze płytki, to już mogę sprzedać, już raczej tam nic nie zepsuję. Dobra, lecimy. Tutaj też nie ma powiedziane ile, więc musimy na całość położyć. No z panelami jest to tyle fajnie, że macie cyk, cyk, pyk i one już leżą. To nie jest tak jak z tym. Z płytkami, nie? Płytki to mnie akurat denerwuje, bo skoro panele mogę tak szybko kłaść, to płytki również bym chciała równie szybko kłaść, prawda? No a tutaj no tak się nie daje. Dobrze, o widzę, że tutaj trzeba będzie jeszcze okno w koło pomalować. Gdzie jest moja farba? Farba? Farba gdzieś została. Zaraz będziemy szukać, gdzie ją wsadziłam. No tutaj marnowanie tej góry, naprawdę. I co? I znowu jednego panela mi zabraknie, nie? A, no dobra, no kawałeczek tylko zabrakło. Dobra, kup. Dobra, mamy to. Jest 100%. Gdzie jest moja farba? Tu jest farba. Dawaj. Wiecie co? Od razu już wszystkie okna pomaluję. W tamtym pokoju również. Będziemy mieć to z głowy i będziemy mogli sobie sprzedać tą puszkę z farbą. Nie, no sporo tych okien jest, nic. No, jeszcze zostanie farba na szczęście, dobrze. Już się obawiałam, wiecie, że tego... że na jedno okno trzeba będzie farbę kupować. Dobra, ja już na wszelki wypadek zostawię. Co tutaj pani chce? Jasna szafa, ja chcę drzwi najpierw. Ja lubię najpierw stawiać drzwi. Tutaj są szafy i dwie pary takich drzwi. Dobrze, bierzemy białe, żeby pasowały. I tak, te właśnie tak bym chciała wstawić. I te bym chciała wstawić tak. O. Dobrze. Lampę. Lampę pani kupimy. O, elegancką. Proszę bardzo. Może panią trochę tu przesunie panią lampę. Dobra. Świeci się, świeci. Super. To mogę sprzedać. Już tutaj ścianki powiedzmy są skończone. I teraz tak. Po dwie szafy. Taka i owaka. Damy je białe. I tak. Wydaje mi się, że jedna może sobie na spokojnie stać tu. Czy ja mogę troszkę bardziej do przodu? Może bardziej tu ją postawię, zaraz zobaczymy. No i drugą mniej więcej tak samo chyba po drugiej stronie trzeba byłoby, nie? Patrzcie tak. Że ona strasznie... Serio, aż tak do przodu musi być? Chyba tak. Tylko, że ona teraz strasznie tak te drzwi tu zasłania, a tu się nie zmieści druga. No nic, no chyba innego konceptu nie ma. Okna zasłaniać nie chce, prawda? Tutaj mamy drugą białą. I myślę, że ją trzeba tutaj dokoptować do tej. O, i tak samo z tej strony tu. O. No chyba tak to miało wyglądać. Patrzcie, możemy sobie otworzyć. Może... Tu nie można, a tu... wiecie co, myślałam, że nie ma dolnych półek, będziemy mogli schować się w szafie, tak. Ja mam czasami genialne pomysły. Dobra, podłoga. Zróbmy takie, jak tam było, obok. A czekajcie, jeszcze są jasne panele? Te są najjaśniejsze, może takie jaśniutkie tutaj jej dajmy. Co? Drzwi, kominek. Od się pani zachciało. Proszę bardzo, tu mamy. Zamknij. Tutaj będzie nam przebijać. Musimy jeszcze ten... Nie, nie to chcę. Chcę nie to, chcę sklep. I ostatnie były te panele, kup. A tutaj, żeby nie było widać, że przebija. No teraz z tej strony, tak, z tej strony jest ok. Dobrze, tutaj jeszcze drzwi. I tutaj chyba też trzeba będzie zrobić w tę stronę drzwi, że o tak. I teraz dajcie zadania drzwi właśnie. O. O tak, właśnie chcę je wstawić. Dobra, dobra, drzwi mamy, mamy to. Teraz ściany. Nie, w panele ja nie chcę się bawić. Weźmy może tapetę. Tapety ona jeszcze nie miała. Dajmy jej białą tą tapetkę. Tutaj tak
Myślę, że o tyle może wystarczyć. A tu jeszcze stare panele. To te sprzedam. I dawajcie tą tapetkę, będziemy kłaść. No i teraz tapetkę patrzcie, szybko, szybko zasuwamy, a tak na dobrą sprawę tapety tak szybciutko się nie kładzie, nie? No to albo tapetę zwolnijcie do tempa płytek, albo kładzenie paneli też jakoś troszeczkę zwolnijcie i wyrównajcie, żeby to miało jakiś większy sens i logikę. No nie wiem, no ja się może czepiam tego, ale się czepiam. Okej, dawaj dalej. Biokominek, czy ona tutaj chce jakąś palarnię urządzić? Nie, bo na dobrą sprawę nic więcej na chwilę obecną nie mamy, co jeszcze tutaj wypada kupić, więc stąd się naśmiewam z tego, nie? Ale myślę, że wybór tej tapety to był całkiem w porządku, że będzie tu... O, fajnie to pomieszczenie się z tym komponowało. No wiadomo, mogłam sobie jeszcze jakieś panele inne dokupić, prawda? I to jakoś połączyć, ale ja wiem, czy był sens. No i patrzcie, i 3 godziny prawie, że zeszło nam na tą chałupkę tu jej. No to było srogie zlecenie. No jeszcze właśnie ten pokój został nam do wykończenia i będziemy mieli 100%. Może ona tu... Nie no, siłownię ma już na dole, więc nie wiem, co ona tu może chcieć. Już się zastanawiam, co ona mogła tutaj wymyślić na to pomieszczenie poza biokominkiem, nie? Dobra, mamy to, więc teraz tak, lampy sufitowe i biokominek, to już też mogę sprzedać. Dobra, dawajcie zadanko. Biokominek kupię jej duży, niech ma. Z połyskiem, o. A to zrobimy ciemne, o. No i ten kominek owalny jej tu, myślę, będzie ok. Wybierz meble, dobrze. Tu. Weźmiemy tą lampę, mi się one podobają. Podejrzewam, że tutaj ma być jeszcze jedna lampa, tak? I nie wiem, czy nie druga, więc ja spróbuję od razu ją... Koloru nie zmieniłam? Oczywiście, że nie zmieniłam. Nie, bo widzę, że coś mi tu nie gra. Tu i tu. Dobra, mamy 3. Teraz mamy pewnie jakąś sofę. A, ona tu sypialnię chce. A zróbmy jej, słuchajcie, o taką, o. Tutaj... Pościel jest ciemna, ja jej dała jasną, rama biała, detale też właśnie oto białe, drugi kolor też biały, poduszki bym jej dała różowe, drugie poduszki o, mogą być białe i materac biały. O, niech ma taki ładny cukiereczkowy tutaj odcień. Dobrze, i o tu. Tylko, że jakby tak w drugą stronę obrócił, to myślę, że nikt by się nie pogniewał. O, git. I tu pewnie szafeczki nocne. Tak, myślę, że od coś takiego może jej tu pasować. Też jaśniejsze. Proszę to obrócić. Proszę jedna. Proszę druga. Siedziska i biurko. O, to ja najpierw się za biurko wezmę. Patrzę, które by jej pasowało. Może takie? Dobra, nie ma białego. A nie, jest białe drewno. No to niech będzie takie. O, proszę bardzo. Pewnie fotel. Ej, dała taki nietypowy. O. Niech ma raz coś innego. Zawsze takie biurkowe tylko kupujemy, nie? I teraz tu co jeszcze? A jakbym wzięła, jednak poszła w ten odcień. Patrzcie, biały. Tutaj dajmy różową i tutaj też białą poduszeczkę. Nie wiem, gdzie ona to chce, ale postawię jej to tu. Tu jeszcze jakieś siedzisko? No to, żeby pasowało do tamtego fotela, nie? Mogliśmy tu w sumie róż dać, tak na dobrą sprawę. Dobra, bo ja się tutaj spultałam. W sensie tak, to sobie muszę przestawić tu, a to sobie przestawię tutaj. O, jeszcze jedno siedzisko? Nie, teraz... A, ławy się zechciało, matko. A dajmy może taką nietypową. O. Tylko... Dobra, zrobimy to jeszcze inaczej. Mianowicie to, ja sobie chcę postawić tu. O, tak przed tym. A tutaj to wezmę... Jeszcze inaczej. To przestawię tu. To wstawię tu. Chcesz obrazy? Pewnie dywan. Dywan.
Dlaczego nie ma kwadratowych dywanów tu u ciebie? Takie pytanie. Czy to są jakieś inne odcienie? O, weźmiemy taki olbrzymi. Tylko, że to jest jeden dywan. No dobra, czekajcie. Ja tu na łóżko nie wlezę. Mogę kucnąć i wleźć na łóżko. Nie, chodzi mi o to, że chciałam go tak postawić. O! O, coś takiego, żeby tutaj bokami wystawał, nie? Dobrze, i ona chce jeszcze lustra. Dobrze, ja może wstanę. No jeszcze tu coś chce, patrzcie. Aha, ona wszędzie będzie chciała lustra. Ja bym dała jej takie, z białą ramą i olbrzymie. Tyle, o ile, że ja bym jej powiesiła tak. Tu jeszcze jedno. No jak ona chce aż trzy, to dajmy jej... O. Co jest niewykończone? Czy jest coś niewykończone? Bo macie zawsze... Nie, no tu mam zakoń zlecenia, ale zawsze jest taki fajny dźwięk. Tak fajnie dźwięknie mi zawsze, prawda? Ja się czekajcie, jeszcze przebiegnę po wszystkich pomieszczonkach. Czy coś... Coś pominęliśmy? O, mówię, zawsze jest taki fajny dźwięczek, że skończyliśmy, a tu nie. Na dworze jest... No wszędzie mamy zakoń zlecenia, więc nie wiem teraz. No 80 tysięcy... O! Widzicie? Wiedziałam, że gdzieś coś jest, bo nie było tego fajnego dźwięku. No. Dobra. I weź to tędy. O! Był ten dźwięk! O to mi chodziło! Dobra, no to co? To kończymy to zleconko. Zobaczymy tutaj, co nam... Jak tu podsumowało? Za 105 tysięcy? No, ukończ. No i zobaczmy, ojo, jak to strasznie wygląda, patrzcie, ładnie, to mi pomieszczenie się podoba. Tutaj mi się nie podoba, że ciemne ściany były, bo ja to willę bym całą zrobiła jasną. O, tutaj sypialnia właśnie z tym kominkiem zrobiona. Szkoda, że kwiatów nie dokupiłam. Tu ma drugą sypialnię, tu jest, aha, siłownia, okej. Okay. Tu będzie kuchnia, tak, z wyspą. Ta wyspa trochę dziwnie mi wyszła, ale... Łazienka, no ta nawet była całkiem spoko, chociaż kolory bym wzięła inne. Tu jest składzik, tutaj zaraz będzie taki mały pokój, pamiętam. No łazienka i obok mały pokój chyba, nie? O tu. Tak, tu mały pokój, co się śmiałam, że dla służby. O i to, na tym pomieszczeniu najbardziej wątpiłam, że ten dom będzie dobrze wyglądał. Patrzcie, jeszcze trawę skosiłam, elegancko to wyszło. Fajnie. Dobrze, kochani, mi się wydaje, że nie ma sensu zaczynać nowego zlecenia już na sam koniec odcinka, więc myślę, że dzisiejszy odcinek będzie troszkę krótszy, zakończymy go, a w kolejnym już weźmiemy się za kolejne zleconka. Nie wiem, ile tam ich jeszcze zostało. Ostatnio było 3, więc być może 2. Nie wiem, zobaczymy. Tak myślę, że tutaj powinnam też w końcu coś z tym zrobić, albo się gdzieś przenieść. No nic, w każdym razie ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.